Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy go od omówienia nastrojów, no i tutaj nie mamy wiele dobrego do powiedzenia. Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła kolejne spadki, tylko spółki przemysłowe zamknęły sesję w okolicy zera. Technologiczne taniały prawie 1%. Jeśli popatrzymy na notowania kontraktów terminowych, czwartkowy poranek, widać, że dalej one osuwają się na południe. Prawie o 1%, a S&P 500 zmierza w kierunku 3900 punktów. Jeśli chodzi o start sesji na starym kontynencie, wydźwięk jak najbardziej jest podobny. DAX w okolicy 15200 punktów ociera się o miesięczne minima. Jeśli chodzi o amerykańskie indeksy, tutaj jesteśmy nawet niżej. To są najniższe poziomy od drugiej połowy stycznia. Wszystko przez wzrost rentowności w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie dziesięciolatki wracają powyżej 4%. Rynek coraz mocniej spekuluje, że Fed może pozostawać agresywny w swoich podwyżkach stóp procentowych i doprowadzić ten docelowy poziom stóp procentowych powyżej 5,5%. Inflacja cały czas pozostaje problemem, zaskakuje po wyższej stronie, a gdy popatrzymy na to, jak wygląda dynamika ożywienia w Chinach, wczorajsze wskaźniki koniunktury PMI bardzo jasno sugerują, że po zniesieniu polityki zero COVID tamta gospodarka mocno się rozpędza i zapewne będzie utrudniała prognozowany spadek inflacji na świecie. Jeśli tak by było, no to tutaj jak najbardziej można kontynuować cykl podwyżek stóp procentowych, bo gospodarka realna utrzymuje się w relatywnie dobrej kondycji. Dzisiaj w tym względzie kluczowe będą cotygodniowe dane o ilości nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Te w ostatnich tygodniach pozostawały rekordowo niskie, świadcząc o tym, że sytuacja na rynku pracy jest świetna, a więc Fed może tutaj cały czas kontynuować podwyżki stóp procentowych. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, dolar kanałem wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp procentowych zyskuje na wartości, a kurs euro USD wraca w okolice 1,06. W kontekście euro dzisiaj poznaliśmy wstępne dane o inflacji ACP, jeśli chodzi o luty. Tutaj wskaźnik powyżej oczekiwań. W ujęciu rok do roku 8,5%, rynek oczekiwał 8,2%. Te dane pokrywają się z tymi odczytami, które poznaliśmy z Francji, z Niemiec, stąd też bez większej reakcji rynkowej, no ale euro w ostatnich dniach trochę zyskiwało właśnie w kontekście zaskoczeń w górę, jeśli chodzi o dynamikę inflacji. Dzisiaj poznamy protokół z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, aczkolwiek nie powinien on rzucić nam dużo więcej światła, jeśli chodzi o dalszą ścieżkę stóp procentowych w Eurolandzie, bo na ostatnim posiedzeniu słyszeliśmy, że w marcu zobaczymy kolejną 50-punktową podwyżkę stóp procentowych, a co będzie dalej, będzie zależało już od tego, jak będą wyglądały nowe prognozy makroekonomiczne, które właśnie poznamy w marcu. Zatem ten dokument powinien się obejść bez większego echa. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym w gronie G10, no to tutaj dolar zyskuje wobec wszystkich walut, najmocniej tracą surowcowe. Ropa natomiast dość stabilnie w kontekście silnego dolara, w kontekście wzrostu awersji do ryzyka, baryłka WTI mozolnie, ale wychodzi powyżej 78 dolarów. Ciekawie zachowuje się złoto, bowiem to w ostatnich tygodniach mocno traciło na fali wzrostu oczekiwań dotyczących podwyżek stóp procentowych w Stanach. Tymczasem dzisiaj relatywnie płasko 1830 dolarów za jedną uncję. No tutaj można sobie wyobrazić, że ta presja spadkowa mogłaby się zintensyfikować, bo rentowności w Stanach Zjednoczonych pozostają relatywnie wysoko. Jeśli chodzi o złotego, wczoraj świetna sesja na rynku krajowej waluty. Notowanie euro PLN spadło do poziomu 4,66 zł, no ale dzisiaj środowisko nie jest dobre, dolar zyskuje, giełdy tracą, a zatem widzimy w tym momencie częściowe odreagowanie. Jeśli taka tendencja na rynkach będzie się utrzymywać, jak najbardziej złoty tutaj może oddać sporą część
ostatnich zwyżek w środowisku silnego dolara. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia mNewsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.